Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z gry LEGO Przebudzenie Mocy. Jesteśmy w bazie ruchu oporu, musimy zrobić tutaj jakieś drobne rzeczy i potem zaczynamy misję. Panie Poe, doszły mnie słuchy, że znów ma pan nieustraszenie podjąć się niebezpiecznej misji. Chciałbym życzyć wiele szczęścia w tym przedsięwzięciu. Kiedy jednak już wypełni pan zadanie, proszę rozważyć powód. Z wielką chęcią wróciłbym do sprawy mojej kluczowej roli w ratunku admirała Akbara. A, tutaj nam się odblokowała misja poboczna, dobra. A tutaj koleś to odbudował. Dobra. Wow, jak przecięli fajnie. To na pewno bezpieczne? Wiem, co robię. Uwaga! Widzisz, dzięki całym staraniom udało mi się narobić bigosu. Ta, widzę. I cały czas leci ta muzyka March of the Resistance. Super. Jest klimacik. No, rozkodowane. Dzięki, BB-8. Wybacz mi ten wypadek, bo obiecuję, że to się nie powtórzy w tym tygodniu. Chociaż może zostańmy przy dzisiaj. Nie chcę składać obietnic bez pokrycia. Dobra, to startujemy. Gdzie mam lecieć? Jacku. Lecimy. Patrzcie, jak tutaj jest fajne oświetlenie zrobione w tej grze. Naprawdę, mega mi się to podoba. Zawsze doceniam oświetlenie w filmach, grach i tak dalej. To już wiecie pewnie po Horizonie. Tak zaczniemy wszystko naprawiać.
Dzięki tobie w ogóle mamy szansę. Bez rycerzy Jedi nie przywrócimy równowagi mocy. Generał od dawna tego szuka. Generał? Dla mnie jest księżniczką. Musisz się ukryć. Musisz uciekać. Kto nie jest uzbrojony, niech szybko to zrobi, ale raz, dwa! Najwyższy porządek już tu jest! Najwyższy porządek zaraz tu będzie! Ruszcie się! Okej, okay, tych, którzy tu byli, już pokonałem. Tutaj w ogóle też mamy następny system, czyli te lornetki takie. No, powinno tego wystarczyć, żeby zbudować kilka różnych urządzeń. Nie stójcie tak! Przynajmniej udawajcie, że coś robicie. Hejże! Słuchaj, w mojej chacie jest jeden ze schodków z bronią, ale wysiadło zasilanie drzwi. Znasz się może na elektronice? Dlaczego nie zamontowałam normalnych drzwi z klamką i zawiasami? Dobrze, możesz wejść do środka i zebrać broń? Ja muszę iść sprawdzić umocnienia. No powiem tak, ambitne wejście na pewno. Musimy sprawdzić uzbrojenie. Czy zbudować może? O, patrzcie, mini zestaw. Make. Jest droid z uzbrojeniem. Ile on ma tego w środku? Został jeszcze ten schowek przy chacie Tekki. Możesz go sprawdzić? Okej, jeszcze mamy drugi schowek. To nie w tą stronę pewnie. W totalnie przeciwną. Tu jest do użycia mocy, więc raczej to nie to. Co ten typ robi? Puff. To jest beczka jakaś. Nie, ktoś zmienił kod? Mówiłem, żeby zostawili 1, 2, 3, 4. Jest całkowicie bezpieczny. Nie mogę otworzyć drzwi, a w środku jest ukryty włącznik, który otwiera schowek z bronią. Pewnie panel szwankuje. BB-8 może otworzyć drzwi przez tę skrzynkę na górze. Tylko jak on się tam dostanie? Ja już wiem, jak się dostanie, spokojnie. Możesz użyć klocków ponownie. Super, dzięki. A możesz tak przy okazji znaleźć tam w środku ten ukryty włącznik? Zupełnie wyleciało. Jeszcze możemy nakopać szturmowcowi prądem. Dobrze. Pięknie poszło.
A i to jest nazywna skrytka, tak? Z bronią? Tak, dokładnie. O, tutaj już mają ambitniejszy, jak widzę, arsenał. Nie tylko pistolety. Chcemy się wydostać, to tylko przez nie. Jasne, ale nie widzę tu żadnej wieżyczki. Zbudować? W sumie... Okej, więc w wiosce, jak widzicie, się już rozpętała bitwa. Dobra, jeszcze raz. Nie podoba mi się to, co on mówi. O, to tutaj teraz mamy bitwę. Dasza Promenti, kto to jest? Kolejni szturmowcy. Uwaga, szturmowcy! Zbliżają się czarne charaktery. Cieszę się, że poszłam z tobą, a nie z Krazem. Przede wszystkim to rozwalmy tego z działem. Niech polecie ten inżynier do góry. Możesz to przeskanować czy coś, no nie? Widzisz jakieś słabe punkty? Strzelaj w słabe punkty! No i transporter rozwalony. Czym również ukończyliśmy bitwę laserową. Blasterom, przepraszam. Mówiła nie ruszać się. Staram się, ale coś mi chyba właśnie wpełzło do nogawki. No, nikt mnie nie będzie atakował w mojej okazji. Muszę ich zabrać w bezpieczne miejsce. Twój przyjaciel jest na północ stąd. Przy chacie, pośpiesz się.
Nie martw się, tam jest wieża ciśnienia. Co mi to da, że to ściągnę tak? Mogę huśtawkę zrobić, super. Chyba wolę to. Ten w ogóle miał ten tutaj, który, z którym walczyłem teraz przed sekundą, miał latarkę w ogóle przy tym, przy karabinie. To jest ciekawe. Dobra, ściągnę tutaj mostek. To w ogóle tak w formie ciekawostki, te transportowce, z których oni tutaj sobie wysiadają tak żwawo w tej grze, to ja mam normalnie go złego, także jakbyście chcieli recenzję, to też się odzywajcie. Mam go zbudowanego, więc mogę recenzować. Dobra, rozkodowane. Co mi to dało? A, że ten statek zrobi nam przejście. Okej. Okay. Ogniowy szturmowiec! Muszę dotrzeć do tego. Uważaj na siebie, Bibi. Popcorn, co? Co, teraz nie mogę wystrzelać po prostu? Chyba tak. Coś nie działa! Nie mogę ugasić ognia! Musimy ratować Lora, Sanatekę! Możesz to naprawić? Ja się nie znam na maszynach! Jest świetna przynęta swoją drogą. Popcorn. Okej, BB-8, zasilaj. Okej, gasimy. Tam jest! Tam jest! Tędy! Jakże się zestarzałeś. Tobie przydarzyło się coś gorszego. Wiesz, po co przychodzę. Uciekaj stąd najdalej, jak możesz. Słyszysz? Wrócę po ciebie. Będzie dobrze. Mapa z kryjówką Skywalkera. Wiemy, że ją masz. Teraz oddasz ją najwyższemu porządkowi. Porządek narodził się po ciemnej stronie. Ty nie. Pokażę ci ciemną stronę. Przeszukać go. Nic, sir. Na pokład z nim. FN 2187.
Przekaż swój blaster do inspekcji. Czemu on ma przepychacz? A dali mu blaster super. A, i to jest koniec PC. No proszę. I właśnie, jeszcze jedno jest w tej części świetne, właśnie są takie loadingi. Tu się układa taka jakby makieta z, właśnie z klocków, która przedstawia jakąś charakterystyczną lokację. To super. A my jesteśmy w tej spalonej wiosce. Okej, okay, więc to jest moment, w którym znowu mamy przejście między misjami. Także w tym momencie zakończę odcinek. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, zostawcie też followa na Instagramie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Także cześć.